Dzień dobry, kochani! Witam w mojej kuchni. W dzisiejszym odcinku nie będzie psa żrącego koperek, nie będzie pływających delfinów, natomiast będzie... A tam reżyser mówił, że pizza jak ma tako sobie pierdolę. Dobra, to chyba nie wyszło tako. Chyba też może być. Znaczy, no jakby tak to spłaci, to chyba gitowa. Naszym pacjentem do tako, oczywiście zdrowiejedzenie.pl. Pyszne.pl. Dzieci XXI wieku, widzicie to? Tylko w tych smartfonach. Ale cię wygięło, Weronisia. Cholera. W dzisiejszym odcinku Weronika przetestuje mój hamburger. Proszę bardzo. Oj. Dobra. Cyk, wspaniale. No tutaj jest, gdzie ty patrzysz na ziemię w ogóle? Dobra, proszę bardzo, burger. Co jest? Opętany. Mamma mia. Taki lepszy no. Z ziemi. Smaczny. No. Co? Ostatni raz. No, burgerek się nie przyjął. Damy mu jeszcze jedną szansę. Zielony go zje. Maciek! Obiad! To powinienem się wyjebać, ale tego nie zrobię. Oto danie dnia. Widzowie to widzą, ta słynna konsystencja polane sosem majonezowym. O tak, Maćku, i wszystko dla ciebie. A ile razy splunęłaś? Przyznaj się. Całe trzy. Ale tego nie liczymy. Weronika, chciałeś? Weronik. Chciałeś? Masz, liznąłem się. Babka, co na obiad? Głodny jestem. Tego no. Pizza. No nie, może znowu, babka, dajże spokój. Śniadanie, kolacja, obiad, podwieczorek. Nawet na Wigilię mieliśmy pizzę. Halo, jeszcze z... puk. Tym razem z... O nie. Halo. Oho. Przyszło to jak coś. Jak to się otwierało. Ty nie wiesz, jak klamki działają. Ja zamknąłem nie od wewnątrz. Nie wejdziesz. Z czym no, przychodzisz? Ale banankę przyniosłem. Czemu on taki czarny? Bo... Jest kameleon, on się wczuwa w otoczenie. Musisz mu wybaczyć, jest syberyjski. Syberyjski banan? Czyli na ulotce prawdę mówili. Jednego banana przyniosłeś? Dwa tygodnie cię nie było. Zjadłem po drodze. Aha, dobra. To nie wiem, wejdź, babka pizzę robi, także mam nadzieję, że lubisz hawajską. Babka, słuchaj. Patrz. Ty! Jak żeście się tu znalazł? Cii, póki nie patrz. Patrz, kroisz tego bananka, nie? Dodajesz go do pizzy, on cię nie zjarzy, że to nie jest ananas. Mówię ci. No chyba cię pojebało. Foxy, opowiadaj, jak tam było na Syberii? Udała się wycieczka? Po banany? Domyślam się, że to były chłodne przeżycia. Po prostu. Dobra wycieczka była, bardzo. Zwiedziłem krajobraz piękny, śnieg. Jak tam u znajomych w gułagu? No głodno trochę było. Bieda afrykańska, to prawda, ale... Ostatnie banany już zajął mało. Jak widać jeszcze moje... Tutaj moja dupa jeszcze żyje, więc chyba jest dobrze. Kangury magazynują całą energię w dupie. O, tako! Znaczy... Hamburger. To słynne tako, co wygląda jak hamburger. Dokładnie tak. To jest tako burger. Shaykan, bo ja mam takie pytanie. Coś widziałem w shopie. Co widziałeś w shopie? Coś wystaje z shopy. Co się tam dzieje? No ja widzę coś, no. Czekaj, co się stało, no, Maciek? Zobacz. Nic nie widzę. Coś tam widać. Ja słyszałem, że coś tam szczeka. Myślałem, że znowu Maćkowi prezent w jakiejś postaci psa robicie, czy coś, nie wiem, no. Ja zaraz zobaczę. Przecież papi siedzi. Tylko się odwróć ta. Tylko się odwróć ta. Ja to wezmę, papi, jak jest mój kij. Dwa lata temu. Weź w końcu te tabletki na schizofrenię. No papi siedzi, zobacz. O mój Boże! Przynieś mi, nie wiem. Dubeltówkę! Przynieś mi pistolet! Kolejne furasy na odcinku! Uwaga, leci! Kotlecik! O nie! Siemaneczko! O nie! O cię chuj! Wróciła!
Sharikan. Tak. Czy ja o czymś nie wiem? Nie, ja nic nie wiem. Przytargałeś jakieś badziewie z Australii. Nie, gdzie ty tam byłeś? Z tego zadupia gdzieś niech cały czas pada. Jakieś pasożyty. Czy przyczyniły ci się? Takie zjadaliśmy codziennie. A nie, żeby biegało dobra, na golasa. Dobra, dobra. Mam zapalniczkę i ten, i dezodorant. Damy sobie radę. A nie ma, dobra, nie ma, nie ma problemu. Dajcie do basenu, w basenie mamy najwięcej. O, do basenu. Spokojnie, spokojnie. Dlaczego wróciłaś? Wróciłam, bo macie taki fajny dom i chciałam z wami zamieszkać. Ej, babka, hej, jest, to się cześć, cześć, cześć. Jakiś szur! Cholera jasna! Dzięki, brykit wolny! Nie mogę trafić! Szpadl! Zamykaj babkę, zamykaj się! Stop! Nie było cię 15 lat u nas. Zostawiłaś nas, dzieci i jego... Jakie 15? 15 lat. Pierwszy rok, papiego? Drugi, potem nie było mnie jeszcze 3. No, 15. Maćku, syneczku! Personal space. Personal space. Bolochami personal space. Nie podchodziłbym do niego. On ma taki system no square i jak podejdziesz, to... Myślę, że ma to po mnie. Nie jesteś skunksem. Foxy, muszę cię przedstawić. A może sama byś się przedstawiła członkom rodziny? Kim ty, mała pruchwo, jesteś? Słuchaj, Foxy, słuchaj, tylko się nie denerwuj. To jest moja była i te dwa to są... Ten Teges, wiesz. Znaczy on nie wiem, on nie tutaj wiem, nie, bo... Nie, to przy Welonice właśnie nie wyszło. Uszczalski kalnik. Ja bym powiedział, że Weronika została podrzuciona. Jakąś dziwną miałeś kobietę. Tylko takie mnie kręcą. Ciekawe, na co leciała. Bo ci już one sejwy, Snake'a. Nasze dzieci wymagają interwencji, więc wróciłam. Nie, spokojnie, one tak zawsze, one to jest normalne w ich wieku. One po prostu muszą lekarstwa zażyć. Maciek na swoje tam choroby psychiczne, mówi na depresję, bo jej usunęli konto w Minecrafcie ostatnio i się teraz denerwuje przez to. Biedne dziecko! Od kiedy Dubanie wnosi jedzenie własnych... Co? Babcia ostatnio powiedziała, że nic nie dostanę, bo ostatnio jadłam cały czas i też dostałam depresji przez to. Czemu się nie może ruszać ręką? Czyli coś dostałaś się... mimo wszystko! Otwierać! Czekaj, babka, siedź tam! Otwierać! Siedź tam, Tysio! Czemu Tysiony się zbliżają? To oddychaj! Czemu wstrzymujesz oddech? Hiperwentyla! O! Jest! Może zdechła! Jest! Będzie spadek. Jest! Jaki spadek? Banany to najwyżej dostaniesz. Jeszcze żyję! O nie! Babcia! Ty żyjesz! Kto by się spodziewał? Jedyna osoba w tej rodzinie, która się cieszy z... Nie wiem dlaczego. Dobra! Ja jestem zbulwersowany. Ja jestem zbulwersowany. Po tylu latach wracasz tutaj i robisz zamieszanie, kiedy my jemy spokojnie obiad. Zobacz na Maćka, zobacz na jego twarz, jak to się odbiło na nim. Zobacz! On już nie wie... Nie wiem, co o tym mam myśleć. Ja ogólnie dostałem z dzieciństwa patelnią w głowę. Pisałem. Ja myślę, że to jednak ciężarówka się na nim odbiła, nie to, że... Co się stało? Ja też po prostu z babcią wyrzucimy przez płot. Nie będzie takiej potrzeby. Ja jestem Kiri Cat, jestem waszą mamusią. 15 lat temu nie byłam na to gotowa, ale dziś powracam. No chyba coś nie. Tak. Czekaj, to skoro on jest moim synem, a ona jest moim córką i wy byliście nieprawda, to wiadomo, dlaczego Maciek ma tak krzywy ryj. Jak ja go znalazłem na śmietniku i mi się go czar zrobiło. Bo chcieliśmy, mieliśmy plan na 500+. Ja pamiętam Weronika, tą historię. Sialikam po pijaku rozmawiał i mówił. Była sobie wanienka, kupił jakieś pastylki na lewym czarnym linku. Wrzucił pastylkę i ty wyszłaś z piersia. A później... I ty zostałaś ksiwą moltą, a u mnie wszystko w porządku wyszło. Ja pamiętam ten dzień, kiedy pojawił się Maciek. To było tak. Ja zażarłem potrójne, ostre burrito. I nawaliłem się w 3 dupy. I następnego dnia z kibla wyszedł on. Ja nie wiem, jak to się stało po prostu. On
Ani picie! Czuję się! Przynajmniej kibel wyczyściłem po tobie. A to te grudki to nie są... To nie jest błyszczyk. Cholera. Nie, tym się zębów nie czyści, babka. Okej, okay, cutie, słuchaj, nie chcę ci nic mówić, ale rolę mamy, no, przejął on, ona, ono. Ja pierdolę, ja już mam dosyć, nie, szukajcie, Maciusia sobie jedzie indziej, ja sobie już stąd idę, do stołów, pierdolę tego bulgela, jak będę by nic i będę oszukiwał, że wszystko jest w porządku, jesteśmy normalną rodziną. Ja chcę siostrę. Ojeju. Popatrz na niego. Tak dwie mamy naraz wziąć. Jak ci chce, zada. Ja jestem zły na ciebie. Nie dawałaś znaku życia przez 15 lat, tak? Zostawiłaś mnie z całym tym burdelem. Dobrze, dobrze, że babka była na miejscu i pomogła mi ogarnąć trochę. No. No jak? No i gotuje dla nas od 15 lat tą samą pizzę, no ale powiedzmy, że... Maszyna losująca się zacięła od jedzenia, to jest tylko pizza. Oko, szerikan! Nie musisz się martwić, ja gotować nie będę, sprzątać też nie będę, także wszystko spoko. Nie to będę nie spoko, to nie jest spoko! Dlaczego Foxego przygarnąłem? Ponieważ kiedy zapukał do drzwi i próbował mi sprzedać odkurzacz, to ja zapytałem się o jego referencję i powiedział, że błyskawiczny ryż, który gotuje w 5 minut, jest w stanie ugotować w 2 minuty. I tym sposobem Foxy stał się członkiem rodziny. Dla mnie tak, że chciałem cię zainteresować swoją religią? Nie, to było tak, że otworzyłem drzwi, a ty wypiłeś dupę. To piękna, romantyczna historia. To nie na mój mózg jest wszystko, ja tego nie ogarniam. Poczekaj, na mój też jeżeli nie. Ty jesteś tata, ty jesteś mama, ale w postaci męskiej, to jesteś, nie, żeby nie pikować. Nie mów. Nie mów tego. Maćku, jestem z ciebie. Jestem się, nie zbliżam się, jestem z ciebie taka dumna, jesteś tak dociekliwy. Jesteś taki dociekliwy, dociekliwy. Te, nie podlizuj, ja znam te sztuczki, ja, ona tak ci wchodzi w tyłek, bo ona chce coś pewnie. Co chcesz? Do lodówki się dostać znowu. Też masz brudny kibel? Banany chcesz mi opierdzielić z lodówki, o nie, ja znam te sztuczki. Ja już za długo z tobą mieszkałem pod jednym dachem, żeby wiedzieć. Zawsze tak było, była miła, potem wchodzę do lodówki, pusto wszędzie. Głucho wszędzie, co to będzie? W dupie się. Okej, Weronika gdzie jest? Zresztą. Posiedzenie rodzinne, nadzwyczajne posiedzenie rodzinne. Weroniczka, tobie już starczy jedzonka. Jeszcze nic nie dostała, ale okej, podoba mi się ten pomysł. Chcę tutaj wyjaśnić całą tą sytuację. Cutie, wyjaśnić innym członkom rodziny, dlaczego cię nie było, tak? Ja przypominam, ja mam focha, ja się dalej gniewam na ciebie. Nie przyniosłeś mi nawet, nie wiem, banana chociażby. Przyniosłam, tylko zjadłam. To nie przejdzie. Tłumacz się, gdzie byłaś przez ostatnie 15 lat? Dzieci chcą poznać, zobacz na Maćka, popatrz na Maćka, zobacz jaki jest zainteresowany, popatrz jak on to przeżywa, zobacz na jego twarz. Czy bardziej mi wyjechało mordę niż zwykle? Ja, chodź tu babcia, powiem ci coś. O mój Boże, ten szur do mnie, aż mam dreszcze, no słucham. Babcia, remik ci załatwię, z Brazylii, z kokosów. Serio. Co to jest? A potem? Kokos? Nie, to jest. Czy to jakiś alkohol? Spodoba ci się. Słuchaj, to może być wszystko. Może być wszystko, kochana Jack Daniels. Tutaj proszę bardzo, wszystko. A ja ci zaoferuję dużo kremu Nivea. Pierdolę krem Nivea, ale mam alkohol. Babcia, dla ciebie. Przecież tu nic nie ma, co ty? Cutie, słuchaj, po co wróciłaś? Bo tak, chcę zacząć tańczyć w kabarecie i uczyć na uczelni. Naprawdę! No i co to ma do rzeczy? Będę tańczyć w kabarecie wieczorami, bo odkrył mnie pewien brazylijski Pedro Santiago. Słuchaj, to jest kurde... Tak nie gadaj! Piotrek Santiago! No, a oprócz tego to jeszcze będę uczyć sztuki w szkole, więc akurat w naszym miasteczku nieopodal. Lubię tą laskę. Nie dość, że kabarety, nie dość, że tańczy, to jeszcze sztuki walki. Ja nie mogę. Jo, Weronisia chyba się kurde, spadłam.
Pokażę wam mój, taniec popisowy. Ja! Brawo. A Weronisia, co mi zaproponuje, bo jak już wstała, to chyba też zatańczy. Ja! Co? Coś jest nie tak. Nie wiem. Nie wiem. Jeśli mam być dżibera, to dla mnie to nie jest śmieszne, nie rozumiem. Nie chciałeś takiej ziony? Chciałem, ale mnie zostawiła. Nie chciałeś? Takie szpagaty? A ty myślisz, że czemu ją wziąłem? Jak ona sobie głowę do tyłka potrafiła wsadzić. Słuchajcie, kochani, dobra, będzie tak, że oferuję dzieciom lekcje sztuki w ramach walki. Mojej rekompensaty. Nie ma Tomka, to wyglam. To? Maciuś, lubisz rysować? Lubię. Lubisz? To z mamusią porysujesz, fajnie będzie. Zawsze w toalecie nowe kredki znajduje i na ścianach takie brązowe jest. Na suficie lubi rysować w ubikacji, gównem po suficie, nie wiem czemu. Ja się nie dziwię, że taki ładnie wysiadłem. Słuchaj, nie godzę się na to, nie było ci tyle czasu, nie, koniec, nie. Szalikan, ale ona by lepiej mi uczyła niż ostatnio ten pan na elekcji. To była pani. Malowania. No pani. No miał uczyć malowania i nie dało lady. Uczył cię muzyki i informatyki. No ale... Ej, to nie był angielski? I jak zajebiście dzisiaj grasz w Fortnite'a, znaczy Minecraft'a, znaczy... Ogólnie po tym wszystkim, jak skończyliśmy nagrywać, to Szalikan mnie wyjechał z pokoju i powiedział, że nie na tą lekcję trafiłem. A to była trzecia w nocy. Maciuś, to się nazywało chyba seks kamerki. Powiem ci, będziesz tak jak tamten obraz widzisz? Maciolisia? Tego? Bo to Maciek, Maciek przepychaczką rysował, chciał babkę narysować, no i nie wyszło. Widzicie podobieństwa? Idealne. Babciu, co ty tam robisz? O, widzisz co ja tu robię, a ja tutaj jestem. Nie, jemu chodzi, że mu obraz zasłaniasz, zejdź stamtąd. No to ja może jednak te takosy zrobię. Witam na lekcji malarstwa, kurs podstawowy. Cel lekcji integracja rodziny, więc dzisiaj nauczę was jak malować szczęśliwą rodzinkę z pełnymi brzuszkami. Czyli mnie z grubą dubą? Dobra, to jest ciało. Brzuszkami, ty w ogóle masz rozum? O. To jest brzuszek pępuszek. Chyba wisielec pięknął. Ja już widzę głowę ze sznurem. Ja nie mam takiej długiej szyi. Nóżki mamy tutaj. To się klepiemy po brzuszku radośnie. Co to jest? Jeśli chcemy namalować babcię, bierzemy inny kolorek. Ale możemy się postarać. I patrzcie. Ja tam nawet nie patrzę, bo się chyba wkurwię. Babcia, to ty jak w nocy po kanapki lecisz. Jeden do jednego, a nawet z nami nie mieszkała. A teraz zobaczę, jak wam poszło. Czekaj, a to my rysowaliśmy? Kurwami w życiu mój, powiem ci, wygrała już wszystko. A teraz zobaczymy, Szarikan, ja widzę, że ty już nie zdążyłeś, co je? Puste pusto. Ale halo, jaki egzamin? To jest kurs podstawowo zaawansowany. Ej, ale nie, na zaawansowanym powiedziałeś, że będziemy sobie wpychać pędzle w tyłek. Znaczy co? Nie rozmawiam. Rysujemy babcię, tak? Dobrze. Już to robię od kilkunastu godzin. Ale proszę nie patrzeć! Czy rysunek babci ma być odwzorowany tym, co tam jest narysowane, czy to ma być nasza własna wizja artystyczna tej osoby? W sztuce najpiękniejsze jest to, że tak naprawdę możesz wszystko. A, czyli jak narysuję konia i powiem, że to babka, to też będzie okej? Okay? Nie, jak narysujesz. To nie rozumiem. Pokażę wam, jak namalować konia. Tak? Boję się o to. Okej, rysujemy konika. Ten koń będzie wyczesany. Dobra, ja przejdę ocenię. Nie, jeszcze nie, ja nie pozwalam patrzeć. Ja dopiero zacząłem rysować.
Dobra, ja będę rysował tego konika w jednym kolorze, bo mi się nie chce. Tu ma fantastyczne uszka, tu ma ryj. Fajnie by było, jakby chociaż kolory rozpoznawała. Ja już myślę, że skończyłem. Ten konik oczywiście cierpi dole, bo babka z wózkiem się na niego wpakowała. Ale to jest... Ja chcę się zabić. Okej, ja zrozumiałem jedno w życiu. Ja nie wiem, o, ja może dodam trawy trochę, to będzie taki bardziej ten rysunek. Starałeś? Wygląda jak wielki ziemniak. Gratulacje. No przecież to babka miała być. Dobra, tutaj proszę bardzo, piękna sztuka, Maćku, jakbyś się skichał na płótno. Właśnie no. O to chodzi. No tak było. Krytycznym okiem oceniamy teraz obraz Weroniczki. Co my tu mamy? Trochę niby włoska flaga, a trochę dwa klauny na emeryturze. Genialne. Czy ciebie coś bawi? Czy ciebie coś bawi? Czy ciebie bawi mój rysunek? Ja bym chciał powiedzieć, co ten rysunek w ogóle przedstawia, bo pewnie większość z was się zastanawia, cóż autor miał na myśli. No ja to jest... Raz to by się zobaczyć. Koń na pomarańczowym koniu. Gdzieś to jest koza! Jaki koń! To jest babka na swoim wózku. Zwróciłbym uwagę tutaj na te piękne detale, które ja nałożyłem, bo oczywiście wy na pierwszy rzut oka od razu stwierdziliście, że to jest wózek. Tu mamy Pegaza. Łatwo jest go poznać po tym, że tu ma skrzydełko. Widzę dość wydoczny. Ja muszę przestać oczy, bo opłakałem się. To jest miecz! To jest miecz! Bo to jest moja wizja w świecie fantasy. To nie bolec, tylko to jest miecz! To jest miecz, bo ona jedzie na swoim ręcznym rumaku bronić ludzkości. Tak, tu mamy gwieździste niebo narysowane. Ona nocą jedzie, tak, po tej pięknej łące. Tutaj, w tym momencie, na tym Pegazie, który już nie wyrabia, widać po jego minie, że po prostu z tym wózkiem trochę mu pod górkę idzie. Babka w okrzyku bojowym, yeah! Ale pozytywnie zakręcona, bo jest buźka. Nivea! Nivea! W 3D zrobiłam obraz siebie jeszcze rok temu. Jeszcze rok temu obraz mój. Patrzymy, trójwymiar. Normalnie okrągłości możecie nawet dotknąć, ale tylko w rękawiczkach. Pamiętajcie, spokojnie. W rękawiczkach mówię! Czy się zintegrowaliśmy już wystarczająco? Ja to wyciągnę, ciągnę. Oscara 2021 za najlepsze krztuszenie się dostaje babka. Here's Johnny. Znaczy, bo ktoś pukał i chciałem zobaczyć, kto to. Ma czarnego banana. Z tyłka sobie wyciągnął. Widziałem to. Ja nie wiem, czy to w porządku. What are you doing, step bro? Przestań tą dupą, bo mi znowu zdemonetyzują materiał. Od kiedy babka... nas tak nazwa telefon? Ej, babka. Gdzie ja jestem? Prawie jak VR. W ogóle ja, śmieszna sytuacja, jak mówię, zajmijcie miejsca, babka do kuchni leci i przygara siedzi. Ja myślałem, że ona, się... Oj, ja tu nas widzę. Chyba od babek nie wiem. Halo. Co ci się stało? Co ci się stało? Ona ma full body braki. Co ci się stało? Czemu ogon ci przodem wychodzi? Ja nie jestem pociągnął. Ojej, ale ocna, cenzurę dajcie. Co ty robisz? Dupa z kiodu. Ja wnoszę postulat. Tak? Że skoro są raz, dwa, trzy, cztery i jedna przepiękna kobieta, to są raz, dwa, trzy baby do garów. Więc dzisiaj ja nie pracuję. Weronika to odmieniać. Bo ktoś go tak namalował. Weronikę złamało po prostu.